Dzielnica Zaciszna w Piekoszowie została kompleksowo przebudowana. Zyskała nie tylko nową nawierzchnię asfaltową, ale też chodnik i energooszczędne oświetlenie. Koszt inwestycji opiewał na kwotę nieco ponad 1,5 miliona złotych, z czego blisko 750 tysięcy złotych pokryło rządowe dofinansowanie. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, ulica Zaciszna to droga, która wymagała remontu od dawna, a jej realizacja jest niezwykle ważna dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko. Rzeczywiście ulica Zaciszna w Piekoszowie wymaga remontu już od wielu lat i degradacja była coraz większa. Przede wszystkim prowadząca w kierunku cmentarza, gdzie ruch pieszy był bardzo duży, wymagała w mojej ocenie chodnika, więc została wykonana. Jesteśmy teraz w tej chwili już po zakończeniu wszystkich prac inwestycyjnych związanych z tą ulicą. Mieszkańcy mogą być zadowoleni z tej inwestycji. Po pierwsze, bezpiecznie się tu czują, myślę, kierowcy, użytkownicy drogi, jak również wszyscy przemieszczający się pieszo tą ulicą, więc czy to w ciągu pory dziennej, czy to wieczornej, bo mamy dobre oświetlenie, solidne oświetlenie, więc fajnie, że ta inwestycja została rozpoczęta i zakończona. Ulica Zaciszna w Piekoszowie była w fatalnym stanie, brakowało chodnika i oświetlenia. Dziś spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Droga, która nazywa się w tym momencie drogą Zaciszną, kiedyś mówiliśmy na to droga, na tą drogę droga cmentarna, ponieważ prowadzi na cmentarz, więc wiemy, że jak bardzo ona była potrzebna wszystkim mieszkańcom, nie tylko samego Piekoszowa, nie tylko naszej gminie, ale wiemy również, że parafie tutaj inne korzystają z naszego cmentarza, czy też ze wspólnego cmentarza. Droga, która wcześniej była w fatalnym stanie, nie było na niej chodników, nie było tej ładnej nawierzchni i oświetlenia. Wszystko dzisiaj mamy nowe, piękne i bezpieczne przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców. Ulica Zaciszna w Piekoszowie zyskała nowy dywanik asfaltowy na długości blisko 0,5 km. Powstał tu także chodnik i bezpieczne przejście dla pieszych, a całość została oświetlona energooszczędnym oświetleniem. Na realizację zadania władze miasta i gminy Piekoszów pozyskały 750 tysięcy złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja kosztowała nieco ponad 1,5 miliona złotych.